To całkiem inny zawodnik, właśnie bardziej taki killer, zawodnik, który lubi wykorzystywać te nawet niewielkie szanse, no a do tego jeszcze utrudniać, uprzykrzać bardzo grę swojemu rywalowi. Tylko, że ten killer już raz w pojedynku z O'Sullivanem zawiódł ten mecz, o którym wspomniałeś, prowadzenie 5 do 2 i miał ogromne szanse w tych trzech pozostałych, czterech w zasadzie partiach, aby rozstrzygnąć na swoją korzyść. I w tych decydujących momentach bardzo przypominał Alistaira Cartera. A miał szansę Carter. Wczoraj widzieliśmy na tej różowej szczególnie, no gdyby ją wbił do środkowej kieszeni, nie trudna, ale biała, blisko bandy, mostek również prowadzony na bandzie. Wściekły był po tym spotkaniu, jeszcze ta pechowo wbita biała bila w momencie, kiedy dwóch snookerów potrzebował Alistair Carter, a nie biała, tylko czerwona, przepraszam. Mrugnij okiem, a przegapisz Roniego Sullivana, zapowiedział Rob Walker. Rzeczywiście początek tego frame'a, początek meczu bardzo szybki, bardzo efektowny w wykonaniu Sullivana i tutaj też dobry wybór czerwonej. Wielu zawodników pewnie decydowałoby się na wbijanie jednej z tych dwóch luźniejszych czerwonych do stojących bardziej po lewej stronie. O'Sullivan jeszcze delikatnie wybierając trzecią z możliwości, delikatnie otworzył sobie kolejne bile. Oj, będzie chiński snooker, czy czerwona do lewego rogu. Powinna przechodzić jeszcze chyba z dobrym kątem, chociaż znów punkt bili różowej zajęty przez jedną czerwoną. Może troszeczkę za krótko do niebieskiej, ale tam mamy przecież jeszcze, no Sullivan ma jeszcze jedną czerwoną do prawej, do lewej środkowej kieszeni, po niej może pozycjonować do czarnej. Oczywiście będzie potrzebne precyzyjne tutaj zagranie O'Sullivana, ale akurat umiejętności dokładnego prowadzenia białej bili temu zawodnikowi odmówić nie można. Za dużo tej bocznej rotacji, bez krzyżaka jednak dosięgnie do czarnej Ronnie O'Sullivan. Na pierwszą setkę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać w tym pojedynku, może niedługo, to się wkrótce okaże, na pewno pierwszy break powyżej 50 punktów już osiągnęliśmy. Przekleństwo komentatorów znowu dało znać o sobie. Szansa takie, jaką miał w tym frame'ie Ronnie O'Sullivan, sam sobie ją wypracował, musi wykorzystywać dużo skuteczniej. Była możliwość wygrania tego frame'a jednym podejściem do stołu, skończyło się na 51 punktach. No i teraz ważne, jak poradzi sobie z czerwonymi pod punktem różowej Sean Murphy. Szkoda, bo przydałaby się powtórka poprzedniego zagrania, spudłowanego zagrania O'Sullivana. Miałem wrażenie, że tam był drobny kick pomiędzy białą a bilą różową. No właśnie, jak to rozegra, bo już chyba skazany w zasadzie na rozbicie Sean Murphy. No może tam pozycjonować na jedną czerwoną do prawego rogu, ale musiałby niesamowicie precyzyjnie poprowadzić białą bilę, dlatego chyba rzeczywiście lepiej już teraz. Ma trochę kąta, więc lepiej już teraz białą poprowadzić w czerwone. Aha. Do środka.
wydaje się, że dwie nawet czerwone przechodzą do środkowej kieszeni. Zdjęcie obu z kolei odsłoni drogę trzem następnym. Ronnie O'Sullivan będzie cały czas na szczycie listy rankingowej prowizorycznej. Utratę tego miejsca, z utratą tego miejsca był związany bezpośrednio niejako mecz ćwierćfinałowy. Gdyby w ćwierćfinale przegrał, a cały turniej wygrałby Sean Murphy, wtedy zamieniliby się miejscami. 2400 punktów pomiędzy O'Sullivanem a Murphym w tej chwili na liście. Oni za awans do półfinału mają zagwarantowane 3200 punktów, a za ewentualne zwycięstwo w całym turnieju dodatkowe 1800. No to wprowadziłem Państwa w błąd troszeczkę wczoraj, nawet mocno, bo byłem przekonany, ale wiadomo jak to z tym liczeniem jest, byłem przekonany, że jeżeli dzisiaj Sean Murphy pokona O'Sullivana, a potem wygra finale, to będzie, to odzyska pierwsze miejsce światowej listy rankingowej, tej prowizorycznej. No chyba, że za pokonanie O'Sullivana jest dwa razy więcej punktów. No. A podobno jest coś w przepisach na ten temat. Nie, no o 1000 punktów pomyliłem się w tych rachunkach swoich. Wczoraj Sean Murphy przejechał się i to dosłownie po Joe Perrym 5-0, zwycięstwo w ćwierćfinale imprezy. Rzadko zdarzają się takie wyniki już w tak zaawansowanej fazie turnieju. No ale Joe Perry naprawdę nie był przeciwnikiem dla Seana Murphy'ego. Dość przypomnieć, że w pierwszych czterech frame'ach Perry wbił zaledwie 9 bil, łącznie 24 punkty. Naprawdę? 44. Niesamowite, a 400 w turnieju. A 4, tak. I to po dwie w dwóch wcześniejszych meczach wbił. Z Bingamem 2 razy powyżej setki, z Ebdonem też 2 razy powyżej setki. A z Murphym w 4 frame'ach 24 punkty. Potem trochę lepiej było w partii ostatniej. W sumie szansę dał mu Sean Murphy, budując łatwą, dosyć niebieską do środkowej kieszeni. Tam za 40 kilka wbił Joe Perry, ale też popełnił dosyć prosty błąd na ostatniej czerwonej. Jeden punkt straty będzie miał przy wejściu na kolory, na niskie kolory Sean Murphy, zatem do zwycięstwa potrzebna chwila różowa. No ładny pierwszy frame, w sumie jeden błąd, można po jednym błędzie można uznać, wykonali i Murphy i O'Sullivan błędem, należałoby uznać rozbicie Murphy'ego, po którym O'Sullivan zaczął te 51 punktów, no i później ten błąd na banalnej różowej w wykonaniu O'Sullivana. No jeśli tak ma ten pojedynek wyglądać do samego końca, to ja jestem jak najbardziej za. 59. Pojedyncze błędy mogą tutaj rzeczywiście decydować o losie całego spotkania. 60. Będzie z czasem iskrzyło w tym pojedynku 64-51. Teraz na remis ma jeszcze Ronnie O'Sullivan, ale oczywiście różowa łatwiutka do wbicia. Pewnie bez pozycjonowania na czarną będzie grał Sean Murphy, żeby nie ryzykować spudłowania różowej. 70 frame nagłosił Jan Verhaas, młodszy z Anglików na prowadzeniu w pojedynku na półfinałowym turnieju Welsh Open 2008. Za chwilkę wracamy do Newport. Wracamy ponownie do Newport Center. Rozbijał Ronnie O'Sullivan przy stole Sean Murphy. Swoją drogą bardzo ciekawy nawyk ma Sean Murphy. Zazwyczaj, kiedy otrzymuje brawa, wracając na swoje krzesełko, Sean Murphy dziękuję publiczności. No przyznam się szczerze, że no to jedyny zawodnik, który ma niejako taki bardzo przyzwoity skądinąd odruch.
celowo wycofana biała bila i chyba niecelowo wycofana zbyt daleko. Jest czerwona, nawet dwie czerwone dla Roniego Sullivana na start. Czarna zablokowana, różowa też związana z czerwonymi. Jedyną porządną bilą, na którą może sobie pozwolić O'Sullivan po wbiciu, jest niebieska. No ale tu też widać ten kącik maciupeńki. Wystarczająco duży, aby poprowadzić białą na niebieską, może nawet troszkę za daleko. Jest boczna rotacja, która dopiero po odbiciu od bandy dała znać o sobie. Dobry kącik już może teraz na rozbicie. Chciałby, aby czarna zmieniła swoje położenie i jeszcze nie. Jeszcze nie teraz decyduje się na to O'Sullivan. No zobaczmy. Zobaczmy, jeżeli jest dobry kąt. Oj, obawiam się, że tego kąta zbyt mało. Bardzo mocno musi zagrać O'Sullivan, aby wybić czerwoną stojącą na lewo od czarnej bili. No już zmiana planu. Znów poprzez niebieską będzie zagrywał Anglik. No w zasadzie dzisiaj mamy dwóch Anglików przy stole. I na pewno będziemy mieli angielski finał. Mark Selby trzecim Anglikiem, jak teraz to wyszło, chyba bardzo podobnie, może minimalnie lepiej. No jest lepiej, jest lepiej zdecydowanie, ten kąt większy. Pięknie, pięknie O'Sullivan już teraz może rozbijać, może też przechodzić białą na prawą stronę stołu. Cokolwiek sobie tylko życzy, zagra zaraz Anglik. Skarżył się na te boczne rotacje, tu wspominałeś o właśnie oddanej bocznej rotacji na bandzie. Skarżył się na nie Ronnie O'Sullivan. Przed turniejem, dzień przed turniejem miał zmieniany tip na swoim kiju. Problemy trwały jeszcze w trakcie pojedynku z Alisterem Carterem po czwartej partii. Ktoś tam zajął się tipem Ronniego O'Sullivana, ale w następnych frame'ach też było kilka zagrań dla niego O'Sullivana, przy których zbyt grubo uderzał, zagrywając z bocznymi rotacjami. Podobno właśnie taki efekt odczuwał Ronnie O'Sullivan. Zbyt grube trafianie bil przy stosowaniu bocznych rotacji. No teraz lewa ręka, czy do wbijania szykuje się O'Sullivan, czy do zagrania odstawnej? Chyba tylko na muśnięcie czerwonej miał plan Ronnie O'Sullivan. I chyba negatywne zagranie, dotoczenie, tylko dotknięcie białej bili, tak żeby zaliczyć czerwone. Właśnie, ta negatywna odstawna powodowałaby być może w następnym zagraniu snookera za czarną bilą. Nie powinien tak grać, przynajmniej wtedy, kiedy będzie mógł oddalić białą od czerwonych, powinien to zrobić O'Sullivan. Grać na remis powinien za to Sean Murphy, czyli grana niejako powtórzenie partii, tak zwaną sytuację bez wyjścia. No może wbijać Ronnie O'Sullivan, ale okrutną konstrukcję musiałby zbudować z przyrządu, żeby wbijać czerwoną do lewej na